Panie Jerzy, urodził się Pan w roku 1932 Tak. w Poznaniu. W Poznaniu przy ulicy Stawnej. Co to była za rodzina? Może najpierw zapytamy. Ojciec był krawcem, uczestnikiem I wojny światowej na froncie zachodnim, oczywiście w armii niemieckiej. Został zmobilizowany, urodził się w Pogorzeli pod Krotoszynem i mając 18 lat został zmobilizowany i przeżył całą wojnę i to na tym najgorszym odcinku w Szampanii nad Mozą. Potem przez pewien czas pracował w kopalni w Niemczech i zdaje mi się, że około 20 roku przyjechał do Polski. Także miałem siostrę. Dwa lata młodszą ode mnie. A kim była mama? Proszę? Kim była mama? Mama była też krawcową. Mieszkaliśmy na ulicy Stawnej, chyba to był numer 12, na pierwszym piętrze. A naszymi sąsiadami, między innymi, było niemieckie małżeństwo bezdzietne o nazwisku Drejwitz. Jak wybuchła wojna i weszli Niemcy, to moja mama zwróciła się do tej pani, która była naszą sąsiadką, rozmawiała po polsku również, czy mogłaby dla dzieci kupić mleko, bo dla Polaków była tak zwane Magermilch, czyli mleko, jak myśmy na to mówili, odciągane. I na tą propozycję ona kategorycznie powiedziała nein, że ona nie kupi dla nas. No i potem może taką ciekawostką z początku wojny, to jest, jak myślę, taki symboliczny przemarsz, czy wjazd, o raczej wjazd niemieckiej kolumny na Stary Rynek. Ja stałem na narożniku Wronicki i Starego Rynku i od strony ulicy Szkolnej Półwiejskiej wjechała kolumna odkrytych samochodów pancernych z niemieckimi żołnierzami uzbrojonymi. Ta kolumna zatrzymała się wzdłuż tego boku Starego Rynku i w pierwszym samochodzie jechał dowódca, który wyszedł i skierował się do tego budynku Waga. Moje takie domniemanie, niepoparte żadnym dowodem, jest takie, że być może w tym budynku urzędował ówczesny prezydent Poznania i że to było takie formalne zajęcie miasta przez Niemców. Ale to jest taki mój domysł.
Co pan jeszcze zapamięta z tego momentu, bo na zdjęciach, które pozostały z tamtego czasu, nielicznych, widać entuzjazm miejscowych Niemców. No, wielką radość ich z... No tego akurat, no, podejrzewam, że na pewno, ale tego akurat nie widziałem. No natomiast mogę właśnie przytoczyć to wspomnienie kolegów, z którymi się bawiliśmy, często właśnie na ulicy Żydowskiej, na ulicy Stawnej. I pamiętam, że któregoś dnia jeden z tych kolegów przyszedł do nas w mundurze Hitlerjugend. I myśmy na to zareagowali, przecież twój ojciec był powstańcem wielkopolskim, a on na to odpowiedział, no to co? Znaczy, pamiętam do dziś każde jego słowo. No, czy teraz opowiedzieć o tym? Bardzo proszę, tak. Myślę, że to był rok już 40. Oczywiście Buźnica była cały czas otwarta. Można było tam wchodzić, oglądać i moje przypuszczenie, że to mógł być rok 40, opieram na takim niemieckim szlagierze, bym tak to określił, który był taką marszowym marszem granym przez niemieckie orkiestry wojskowe, w którym powtarzały się słowa Wir fahren gegen England. Mogę nawet refren zaśpiewać. Bardzo proszę. Denn wir fahren, denn wir fahren gegen England. A to już były czasy, 40 rok, jak Niemcy atakują Wielką Brytanię. I zanim doszło do tego ściągnięcia tej gwiazdy, krążyły takie, nie wiem jak to nazwać, takie plotki, czy coś, że ta gwiazda jest złota. I że że Niemcy będą mieli wymierną korzyść. I jak doszło do tego, do tej, nazwijmy to tak, uroczystości, to teren wokół Buźnicy został zamknięty takim drewnianym płotem. Także myśmy tam do wnętrza wejść nie mogli. Wewnątrz byli tam ci zaproszeni oficjele. Na zewnątrz myśmy się tam poruszali. W środku była orkiestra wojskowa. Do tej gwiazdy był podłączona była lina. I wokół tego płotu wokoło chodzili niemieccy policjanci, którzy pilnowali porządku. I ja zacząłem się z jednym z nich tak jakby przekomarzać. Chowałem się, potem uciekałem. A na stopniach naszego domu stał ten Niemiec Drejwitz. Był ubrany w odświętny garnitur i tu na lewym
na lewym torsie, czy tak jakby to nazwać, na klapie marynarki, miał wpięty ten niemiecki znak Reichsdeutsch. To była swastyka otoczona takim wiankiem złotym. I ten policjant, ja tam się z nim przekonałem, nie przypuszczałem, że robię coś niewłaściwego. Wydawało mi się to zabawne. I w pewnym momencie, jak on podchodził bliżej, ja stanąłem obok tego sąsiada. A ten niemiecki policjant się jego pyta, ist das Ihre Sohn? Czy to jest pański syn? A on mówi nein. I dostałem w pysk. Jędrek czasem mówi, tata, to może był pierwszy raz, pierwsze polskie dziecko jesteś, które dostał w pysk od niemieckiego policjanta. Mhm. Jak pan się poczuł wtedy? No, nie wiem, czy się rozpłakałem. Chyba nie. No i potem nastąpiło, zaczęli grać ten Wir fahren gegen England, ten przebój tamtych czasów, o, przebój to można nazwać. I to byłem świadkiem, jak ta gwiazda została ściągnięta, to nie było takie proste, bo ona była dosyć mocno umocowana i ona się odbijała od tej kopuły, bo ten dach buźnicy był pół okrągły. Ona się odbijała, spadła na jezdnię tam z przodu. No tam się okazało, że tam żadnego złota tam nie było. No i potem, nie wiem ile to czasu upłynęło, Niemcy postanowili tam zbudować pływalnię, więc to trochę trwało. Myśmy tam jeszcze ciągle mieszkali. Myślę, że gdzieś koło 1941 roku, jak Niemcy tą pływalnię zbudowali, postanowili zrobić wokoło jakieś trawniki i naszą kamienicę rozwalili. I myśmy wtedy przeszli do naszego krewnego, który mieszkał na ulicy Granicznej. Ona się wtedy nazywała Grenzstraße, czyli tak samo. I tam na jednym pokoju mieszkaliśmy my we czwórkę, plus ten wujek, który mieszkał w kuchni. I tak przeżyliśmy właśnie całą okupację. Tata pracował podczas okupacji jako krawiec, tak? Tak. Ojciec pracował w czasie okupacji w budynku na 27 grudnia, tam gdzie teraz jest Samsung, na pierwszym piętrze, tam gdzie była McDonald's. Na pierwszym piętrze była firma, się nazywała Wolgemut. I tam mogę powiedzieć, że tam, no, jest takie słowo, że się ubierali niemieccy oficerowie tego, bo tam ta firma szyła cywilne ubrania. Nie mundury oczywiście, tylko cywilne ubrania. Chciałbym tylko jeszcze troszeczkę wrócić do tych czasów, kiedy pan tam zamieszkał na tej Stawnej, to przecież była dzielnica żydowska. Dużo Żydów mieszkało wokół. Tak. Miał pan jakichś żydowskich kolegów przed wojną? Nie. Aha. Nie miałem. Nie. No. Z czego to wynikało? Czy to jakieś była jakaś izolacja tych środowisk? Czy... Niewykluczone. Mhm. Niewykluczone. No w każdym razie... Ja tam miałem kolegów, właśnie miałem jednego kolegę, który mieszkał na parterze
nazywał się Słomiński. Po wojnie był jednym z takich, można powiedzieć, czołowych bokserów Warty. A jego brat, Józef, był ułanem 15. pułku ułanów tutaj poznańskich i bardzo często przychodził do domu, do mamy. Oni mieszkali na parterze, okna mieli od strony ulicy Stawnej i któregoś dnia ten jego brat Adam, późniejszy bokser, ale wtedy jeszcze nie, tam się bawił pod Buźnicą i zaczepili go, teraz byśmy powiedzieli, chuligani. A ten ułan siedział przy oknie, był w mundurze i miał na nogach te buty ułańskie z takim czubem. Jak on zobaczył, że jego brata tam szturchają, wybiegł. Nie mogę teraz użyć takiego słowa niecenzuralnego, jak przyłożył z tego buta tym, którzy tam tego brata prześladowali, to był widok niesamowity. No, takich miałem tam kolegów, znajomych i tak dalej. No i jeszcze mogę... Sądzę dlatego, że mieszkaliśmy tam gdzieś co najmniej do 1941 roku, bo mam w domu świadectwo pierwszej komunii, którą miałem w tym kościele na ulicy Żydowskiej, na tym narożniku. I tam jest data, któryś z miesięcy wiosennych, 1941 rok. Notabene kopię tego przekazałem temu proboszczowi. A czy wtedy, kiedy naziści likwidowali synagogę, czy wtedy jeszcze Żydzi mieszkali wokół, czy już ich wywieziono wtedy z tej dzielnicy? Pan to widział, czy? Nie, tego nie widziałem. Mnie się wydaje, że wbrew temu, na co ta nazwa wskazuje, że tam w pobliżu nie było wielu mieszkających Żydów. Na ulicy Dominikańskiej była, na to mówiliśmy, Buźnica, a tam, nie wiem, nie synagoga, budynek, który w tej chwili jest całkowicie... Nowoczesny, tak. Nowoczesny, ale... Ta była starsza synagoga, młodsza, tak. Znaczy mniejsza synagoga. Tak. I oni często przenosili te mace właśnie tam z ulicy Dominikańskiej, przechodzili przez Żydowską i szli do Buźnicy. Pan to często widział, tak? Parę razy widziałem. Raz notabene tam żeśmy ich zaczepiali z kolegami, ale to nie ma się czym chwalić. A dlaczego? To jakiś był taki zwyczaj, czy...? Nie, no... Bo to był za... To był taki bym powiedział, taki chuligański ten epizod. Aha. No, to mniej więcej... Ja się kiedyś w gronie moich kolegów chwaliłem tym, że byłem świadkiem tego i tego strącenia tej gwiazdy. I nie wiem, czy użyłem takiego słowa. Być może, że jestem jedyny, który to... Znaczy, żyjący, który to widział.
A obok siedział kolega z tej samej klasy, który mieszkał na Grochowych Łąkach. I on na to mówi, ja tam też byłem. Czyli to jednak większa ilość świadków przy tym była, tak? No. Rozumiem. A skoro jesteśmy przy wojnie, to wiem, że byli w pana rodzinie ludzie zaangażowani w ruch oporu i niektórzy nawet zapłacili najwyższą cenę za to, prawda? Tak. Proszę opowiedzieć o tym. O tym, że to była ciotka, najbliższa kuzynka mojej mamy. Notabene o tym samym nazwisku, bo matki, czyli moja babcia, której nie znałem, była Kwintkiewicz, moja mama Kwintkiewicz i ta ciotka była też Kwintkiewicz. One mieszkały na Wildzie. To jest dom, nie wiem, czy to jest, podobno, kiedyś tam było numer 29, a teraz słyszałem, że tam jest 79. W każdym razie jest to dom narożnikowy, przy tym zejściu na dół, w stronę pływalni. Rozumiem. Na drugim piętrze. I tam była tak, matka ich, dwie niezamężne córki i dwie córki mężatki, które już miały swoje nazwiska, bo to będzie ważne. I myśmy właściwie regularnie się odwiedzali, bo przecież w czasie wojny żadnych rozrywek, że tak się wyrażę, nie było, więc myśmy chodzili tam, graliśmy w jakieś tam gry planszowe, człowieku nie irytuj się i tak dalej. I tej ciotki Władysławy właściwie przy tych grach praktycznie nie było. Ona często przychodziła późno, sądzę, że ona pracowała w jednym z tych hoteli. Prawdopodobnie w tym hotelu rzymskim. Pewności nie mam, ale tak się domyślam, no bo inaczej by w taki sposób nie była zaangażowana. No w każdym razie ona była jakby poza tymi Rozrywkami, nazwijmy to. I jak nastąpiła ta wsypa i zaczęły się aresztowania, to Niemcy aresztowali wszystkich z tej rodziny, którzy mieli to nazwisko, Kwintkiewicz. Aresztowali matkę, aresztowali dwie córki, a tamte dwie pozostałe zostawili w spokoju. Te, które miały inne nazwisko. Te, które miały inne nazwisko. Jedna się nazywała Skupniewicz, w bezdzietnym małżeństwie, natomiast druga, Wanda Kuźnicka, jej mąż był moim ojcem chrzestnym. I w czasie wojny urodził im się syn Wiesław w 40 roku, którego traktowałem jak kuzyna, chociaż był ode mnie dużo młodszy. I proszę sobie wyobrazić, że w 56 roku ten Wiesiu został zastrzelony w czasie wypadków poznańskich w 56 roku. Gdzie to się stało? W którym miejscu? Tego nie wiem, bo ja akurat w tym czasie dokładnie byłem na akademickich mistrzostwach Polski. Jak to się wszystko działo. No, teraz regularnie na Junikowie odwiedzam jego grób.
jest tam zaznaczony, zmarł śmiercią tragiczną w czerwcu 1956 roku. A wracając do cioci, do Władysławy Kindkiewicz, tak? Czy wiadomo, w jaki sposób ona była zaangażowana w tę grupę Witaszka? Nie. Tego nie wiem. No, bo to była ta, no, tajemnica jej i ona z tym poszła do Fortu grobu. Siódmego, tak? No. I te trzy krewne, matkę i te dwie córki wywieźli do obozów koncentracyjnych w Niemczech. One nie były ani w tym, ani w Oświęcimiu, tylko były chyba w Buchenwaldzie, Gross-Rosen czy Dachau. I ciotka, ta ich matka, zginęła tam. A te dwie ciocie wróciły, muszę powiedzieć, wróciły otoczone polskimi oficerami z armii Andersa, których poznały tam na miejscu, tu wyszły za mąż, no i no, można powiedzieć, że ta historia się skończyła w ten sposób. A ciocia, ta, która była w konspiracji, Władysława Kindkiewicz, to ona zginęła w tej egzekucji, w której zginęła większość członków, tak? Grupy Witaszka, czyli w styczniu 1943 roku bodajże. To nawet tego nie wiem, ale w każdym razie na Forcie Siódmym jest to tak jakby bardzo trwale i ładnie udokumentowane, bo ona ma swoją taką jakby tabliczkę. A tutaj jeszcze mogę dodać, że już od razu, zanim nastąpiły te aresztowania, to ja z matką chodziłem na Fort Siódmy, chyba to było zawsze raz w tygodniu, bo był uwięziony tam brat mojego ojca, który był krawcem. Jak mu było na imię? Roman. Był, co ja mówię, był szewcem. Ojciec był krawcem, brat był szewcem. Mieszkał w Pogorzeli, brał udział w kampanii wrześniowej, wrócił. I wtedy zadenuncjował go jego kolega, Niemiec, który był jego rywalem do jakiejś dziewczyny. Jego aresztowali, osadzili go w Forcie Siódmym. I tam, nie wiem, czy pan wie, tam była taka procedura, że raz w tygodniu, nie wiem, czy to był piątek, tak myślę, ale to nie jest istotne. Można było przynieść coś do jedzenia, można było przynieść bieliznę, wychodził strażnik, ile razy tam przejeżdżam, to niestety, ale to te wspomnienia wracają. Na łące na zewnątrz można było położyć te rzeczy, było zaadresowane nazwisko i tak dalej, wziąć brudy, które leżały gdzieś tam obok i ten więzień tam potem zabierał to i wnosił tam z powrotem. I po jakimś czasie wujek został przewieziony do Oświęcimia i tam po niedługim czasie zginął. I Niemcy, to jest
niesamowite, niesamowicie charakterystyczny, nie wiem, czy dla tego narodu, czy... Na wszystkim chcieli jeszcze zarobić. Przysłali do ojca zawiadomienie. Pański brat umarł na zapalenie płuc. Jeżeli prześle pan 20 marek, to przyślemy prochy, nie? Ojciec kategorycznie odmówił, używając przy tym jeszcze takich dosadniejszych określeń. Ale czy to oznacza, że brat ojca był w tej konspiracji, czy tylko mu dorobiono tą konspirację, że tak powiem? Chyba mu dorobiono, bo to było od razu właściwie na początku wojny. Czyli jakiś Niemiec po prostu się w ten sposób pozbył konkurenta, tak? Tak. Do ręki jakiejś dziewczyny. No właśnie. Z takich niskich pobudek. Z takich pobudek. Ten wujek Roman był dosyć taki porywczy, że być może, że dał mu po mordzie kiedyś tam przed wojną i no w każdym razie tak to się skończyło. Jak byłem potem z jakąś wycieczką szkolną w Oświęcimiu, to próbowałem, bo tam przecież są te zdjęcia, próbowałem odszukać, ale niestety zdjęcia wujka tam nie było. Wiem od pana syna, że babcia z domu Kwintkiewicz szyła ubrania adiutantowi Greisera. Tak się zdarzyło, tak? Ale to... To nie tak? No, jego żonie. Aha, jego żonie, tak? Ale to nie jest powód do chwały, nie? Nie, ale to jest ciekawe, proszę opowiedzieć. No to przecież się zdarzały takie sytuacje. Była Krawcową, tak? Była Krawcową i przez... Jak doszło do tej znajomości, które w Puszczykowie przy stacji, ja tam nie byłem już dziesięciolecia, więc nie wiem, czy tam się nie zmieniło. W razie przy stacji był taki pensjonat, była restauracja i tam właścicielką była Frau Pichler i ona miała koleżankę, właśnie tą panią Arendt, która była żoną adiutanta Greisera. I mama jeździła do Puszczykowa, tam przymierzała, w każdym razie a ta Arendt mieszkała w Poznaniu na obecnej ulicy Grodziskiej. I w przeciwieństwie do tej sąsiadki Drejwic, która nie chciała kupić mleka, ta Arendt, nie wiem ile razy w tygodniu ja tam chodziłem, czy raz, czy dwa razy, chodziłem z Łazarza, z tej ulicy Granicznej, oczywiście zawsze pieszo, na ulicę Grodziską, nawet któregoś dnia, nie tak dawno, jak żeśmy wspominali te czasy, to ja tam poszedłem, chciałem odszukać ten dom. W każdym razie tam się wchodziło, tak na zewnątrz były schody do takiej willi, była kuchnia, ona mnie przyjmowała, był kubek z mlekiem, ja wypijałem mleko. Nie chcę powiedzieć, że dzięki temu dożyłem tylu lat, bo to... No ale zachowywała się po ludzku, tak? Tak, i potem... Jeszcze jak to się po zajsku mówi, konewka dawała mi mleko, które zanosiłem do domu. Któregoś razu mama pojechała tam właśnie do Puszczykowa, a
Tam nie tylko, że była restauracja, że był chyba jakiś pensjonat też, bo tam były pokoje mieszkalne, że tam także mieli zwierzęta, jakieś kury, kaczki i tak dalej. I tam między innymi pracował jeden z naszych krewnych właśnie tam z Pogorzeli, tam gdzie mieszkał mój dziadek i wujek. I mama już jest gotowa do drogi, idzie na pociąg, a on woła: Pani Solarska, ja tu mam marynarkę, niech mi mąż tam skróci rękawy, jeszcze coś tam zrobi. Rzucił jej tą marynarkę. Mama się cała tego... Jakoś ta marynarka była niesamowicie ciężka. Ale mama wzięła, przyszła do domu, a w rękawie była kura. A za takie coś to można było nieźle tego... zapłacić jakimś nawet wręcz aresztowaniem, bo przecież żywność była pod kontrolą, nie? No w każdym razie takie było... To była forma zapłaty, tak? Nie forma zapłaty, on ją tą dał mamie, że... Aha, nie. Rozumiem. Pan był podobno też świadkiem bombardowania Poznania przez Amerykanów w 1944 roku. Przez aliantów. Przez aliantów, przez... To pamiętam jak dzisiaj. Nie wiem, czy pan wie, że poznaniacy w czasie wojny chodzili też nad Wartę, głównie nad Wartę, ale nie tylko. Po prostu wykąpać się, trochę pobiesiadować, jak było można, bo przy ulicy, przy drodze dębińskiej był taki sztuczny staw, o, tam notabene nauczyłem się też trochę pływać. I to był staw wykopany przez właśnie Żydów. Ale myśmy bardzo często chodzili na Wartę. Tam było mnóstwo ludzi. I pamiętam, była świetna pogoda. Żadnej chmurki na niebie. To jest Zielone Świątki 1944 roku. I o którejś tam godzinie, to były prawdopodobnie już godziny takie obiadowe, mama z ojcem i z siostrą wrócili do domu na granicznej, to tam się szło tylko kawałeczek tą Traugutta, potem kolejową i już byliśmy na miejscu, a ja zostałem. I nagle słychać detonację i tam starsi mówią, o to jest ten, to lotnisko. Ulica? Nie, Zawartą to wojskowe. Krzesiny? Krzesiny, bombardują Krzesiny. I po pewnym czasie na niebie ukazują się samoloty. Wielu by myślało, tak sądzę, że to był jakiś szyk bojowy, bo przecież oni atakowali tego. Nieprawda. Oni lecieli jak na defiladzie. W pięknym szyku. W pewnym momencie nad nami skręcili w stronę Wildy i zaczęły się bombardowania.
po, nie wiem jak to mogło długo trwać, no kilkanaście minut na pewno. I nagle całe miasto było zasłonięte. Nie było widać nic, było czarno. Od dymu czy od? Od dymu. A to był dym z zakładów Cegielskiego, czy? Prawdopodobnie i przede wszystkim od Cegielskiego, bo tam byłem na wprost. No ja muszę powiedzieć, zacząłem płakać, bo wydawało mi się, że Poznania już nie ma, że rodziny nie mam. Jak to wszystko opadło, zauważyliśmy, że na trawie jest mnóstwo ulotek. Ulotki były gdzieś tej wielkości. Była flaga polska, radziecka, angielska, amerykańska. Był taki tekst, że no coś tam przeczytać, bo czytać już umiałem oczywiście, że wyzwolenie jest bliskie. No tam nie wiem, czy trzymajcie się, to chyba nie, ale jakieś takie. Ale po chwili. No, na pewno po, przepraszam, że mówię po chwili, bo to niezbyt mądre. Po pewnym czasie wyszło mnóstwo Hitlerjugend i zaczęli zbierać te ulotki. No to było niebezpieczne, także kto tam miał, to raczej wyrzucił niż schował do kieszeni, bo wszyscy się bali. I ja tak na swój użytek powiedziałem potem po latach, że jak ci piloci już w Brindisi we Włoszech pili herbatę, być może, to nagle wystartował jeden niemiecki Messerschmitt. Okrążył tam miasto i wrócił z powrotem. Także oni przylecieli bez żadnych, znaczy nie byli niepokojeni w ogóle. I jak to wszystko opadło, to ja poszedłem do domu, no oczywiście płacząc, i jak przechodziłem pod tym mostem, tam na przedkolejową, ten taki, po prawej stronie są zakłady naprawy tabory kolejowego, i skręcałem w kolejową, to tam na narożniku stała taka platforma obrony przeciwlotniczej, która się paliła. Nie wiem, czy zapaliła się, że tak się wyrażę, samodzielnie, czy też ci alianci przypieprzyli tam im. W każdym razie to się paliło, w domu no, było wszystko w porządku i ten nalot, trzeba wziąć pod uwagę, poprzedni nalot na Poznań miał miejsce w okresie Wielkanocy, rok wcześniej. Oni nie bombardowali ani w dzień powszedni, ani nawet w niedzielę, bo Polacy pracowali. Natomiast w święta takie jak Zielone Świątki i Wielkanoc, było święto też dla Polaków, dla pracowników. I dlatego oni minimalizowali straty w ludności, tak? Zdecydowanie. A ten nalot skończył się niesamowitym powodzeniem, bo uderzyli w ten narożnikowy dom przy Bałtyku, w narożnikową część targów poznańskich, gdzie montowali silniki do Focke-Wulfa.
Czyli wiedzieli precyzyjnie, gdzie... Precyzyjnie wiedzieli, gdzie co jest. Także straty Niemcy mieli tam potężne. No. Co pan zapamiętał z momentu wyzwolenia miasta? Pamięta pan ten moment, kiedy okazało się, że Niemców już nie ma? Nie wiem, czy zobaczył. Doskonale też pamiętam to. Gdzie to było? Najpierw mnie zaangażowali, jeżeli mogę użyć takiego delikatnego słowa, do kopania rowu przeciwczołgowego. Codziennie rano, już nie wiem o której godzinie, ale chyba wcześniej rano, jechałem na Górczyn i za torami kolejowymi Niemcy budowali, kopali olbrzymi rów przeciwczołgowy. Proszę sobie wyobrazić, Górczyn, i ja oczywiście nie byłem sam, bo były całe kolumny ludzi, którzy to kopali. Skończyliśmy przy stadionie miejskim. To jest, i to szło, ten rów przeciwczołgowy ciągnął się wzdłuż tych poznańskich fortów. Także na przykład na osiedlu Kopernika, tam są pozostałości po tych fortach, to tam też kopałem i potem przy Piotrze i Pawle z prawej strony stoi taki bunkier. Tak. Tam żeśmy też kopali aż do tego. No i no, moment wyzwolenia to był dosyć... Ja mieszkam na tej ulicy Granicznej i walki na Łazarzu tam nie były jakieś duże, ale były. To było w nocy. Myśmy wszyscy zeszli do piwnicy i nasłuchiwaliśmy, tam słychać było jakąś broń maszynową, bo na ulicy Kolejowej, na wprost Granicznej były stanowiska, Niemcy to nazywali Bahnschutz. To była ochrona kolei uzbrojona i tam jakieś walki były. I jak wstał następny dzień, wyszedłem na ulicę Kolejową i akurat szła kolumna radzieckich żołnierzy na czele z czerwoną flagą, a sąsiadki krzyczą, że u nich w domu leży ranny radziecki żołnierz i meldują im, a ten dowódca machnął ręką, mówi: nas jest mnogo. Tam niech sobie leży. No i potem z ojcem to chodziłem po całym Poznaniu, na Cytadeli to byłem, jak jeszcze dymiły się mury. I nie wiem, czy to jest właściwy moment, żeby to opowiedzieć. W każdym razie Cytadela się poddała. Niemcy już wyszli i na skwerze między Fredry, tam gdzie jest taki skwer z tym monumentem katyńskim, nie wiem czy... Tak, wiem. Za zamkiem. Za zamkiem. Stoją ludzie. My z ojcem podchodzimy i pod drzewami stoją niemieccy jeńcy. Ktoś sprawdza, czy mają te
bo SS mieli wytatuowane tutaj. Jest wykopany dół. Ja byłem świadkiem, jak jeden z tych, nie wiem, czy to polski, czy radziecki strażnik, no, dobijał tych leżących tam w tym dole. W razie SS-manów rozstrzeliwali natychmiast. I po iluś latach opowiadałem też to tam w gronie kolegów. Jeden z nich, którego ojciec zginął w Katyniu, a on sam jest, może nawet pan zna Madziarę. Tak, Jan Madziara, tak. Rozmawialiśmy z nim niedawno. Tak? Tak, tak. To jest mój kolega jeszcze ze szkoły podstawowej, przed wojny. Jest nagranie z panem Janem Madziarą, także na naszej stronie, może pan obejrzeć. No, w każdym razie Jasiu był przy tej rozmowie i on mówi, wszystko się zgadza, bo jak myśmy stawiali ten monument katyński, tośmy tam odkryli kości. No i no, tak. I ci żołnierze niemieccy byli potem wyekshumowani stamtąd. Dobrze, a przejdźmy do tych czasów już późniejszych. Pan się w sport mocno zaangażował, prawda? Poszedł pan pewnie do szkoły, tak jak to wyglądało z tym sportem, proszę powiedzieć. Kiedy skończyła się wojna, mogę powiedzieć, że do szkoły podstawowej to poszedłem na raptem chyba kilka miesięcy, bo wojna się skończyła tutaj w lutym, to chyba do wakacji jeszcze tam do jakiejś klasy mnie przydzielili. I potem poszedłem od razu do gimnazjum Marii Magdaleny, gdzie sport był bardzo i propagowany, i kultywowany, i mieliśmy znakomite wyniki. No i tam zacząłem biegać. A moja żona, jak jej opowiadałem o moich tam przeżyciach z czasu wojny, to mówi, to ty prawdopodobnie zacząłeś szybko biegać wtedy, kiedy ten Niemiec chciał ci zabrać łyżwy. Właśnie na kolejowej jeździłem na łyżwach i podszedł do mnie taki młody Niemiec i mówi, że mam mu dać te łyżwy. A ja z łyżwami na butach zacząłem uciekać i uciekłem mu do domu. No w razie w Marii Magdalenie mieliśmy znakomitych nauczycieli. Profesor Balcer, były piłkarz Wisły Kraków, był naszym pierwszym nauczycielem WF-u, potem profesor Daleszyński. I mieliśmy taką pakę tam. Wygrywaliśmy właśnie większość zawodów i koszykówka. No i ja zacząłem biegać i potem przeszedłem najpierw do Warty, a potem po pewnym czasie do poznańskiego AZS-u i w tym AZS-ie już zostałem. Mhm. Pan się specjalizował w krótkich sprintach, prawda? 100, tak, na 100 metrów. I na 200 metrów. Mhm. Byłem akademickim mistrzem Polski na 100 metrów w 1955 roku, w 1956 na 200 metrów, a na pudle, jak to się mówi, to stałem właśnie za każdym razem. Mhm. W kadrze narodowej, no i tak to. Biegał pan również w zawodach międzynarodowych, tak? Tak, byłem na memoriale Kusocińskiego, to była taka polska impreza lekkoatletyczna w Warszawie zawsze. Tak, zawsze wysokiej renomie, prawda? Tak,
Tak. A jaki był Pana rekord życiowy na 100 i na 200? Na 100 10,7, a na 200 22,0. To nawet dzisiaj to są bardzo dobre wyniki. No, no i trzeba brać pod uwagę, jaka była bieżnia, bo to były bieżnie żużlowe i jakie były buty, nie? Tak, nie było pewnie kolców jeszcze. No kolce były, ale to były takie dosyć prymitywne, ale przede wszystkim chodzi o to. No, brałem udział w takim biegu na stadionie AZS-u, gdzie Stawczyk przebiegł 100 metrów 10,3, a wtedy rekord polski wynosił 10,5, a ja miałem 10,5. I sędziowie się autentycznie przerazili, że takie wyniki, zaczęli mierzyć bieżnie i stwierdzili, że jest 15 centymetrów za krótka. I wyniki unieważnili. Co znaczy 15 centymetrów? No właśnie. W skali tego wyniku. No ale w każdym razie taki był słynny bieg na stadionie AZS-u. A to był już czas, kiedy mierzono też szybkość wiatru w plecy, czy nie jeszcze? To był, no, raczej to się odbywało w ten sposób, że tam sędzia wychodził i patrzył, czy coś się rusza, czy nie. I ma pan rację, ten bieg odbył się w drugą stronę. I być może, że także ze względu na ten wiatr i tak dalej. Ja tak zapytam pana, ponieważ sam kiedyś biegałem też i miałem raz bardzo dobry występ, ale wynik jest nieoficjalny, bo właśnie był zbyt mocny wiatr w plecy. No. Fajnie, ale pan, to znaczy, że pan rzeczywiście był wtedy w latach 50. takim no, zawodnikiem czołówki krajowej. W 56 roku na Mistrzostwach Polski, ale w hali, na AWF-ie w Warszawie, byłem trzeci. Stałem na pudle tam wtedy. No, jeszcze jest jeden rozdział, mianowicie śpiew u Stuli Grosza. To też o tym opowiem, ale gdyby pan jeszcze na chwileczkę mógł powiedzieć o tych swoich biegach i występach sportowych, bo pan bardzo skromny tutaj jest, nie chcę tego rozwijać, ale jaki bieg pamięta pan najbardziej? Jakiś taki najbardziej dramatyczny może, albo nie wiem, wygrany o nos? Może pokażę. Najbardziej tak. Właśnie wspominam ten na Memoriale Kusocińskiego w tej sztafecie, bo to byli, o to jest Edward Schmidt, brat tego Józefa, tego mistrza olimpijskiego. A to jest sztafeta Legii Warszawa, to równoznaczna z reprezentacją Polski. A dlaczego on taki bieg był ważny dla pana, znaczący? Bo to było bardzo... Bo wtedy wygrałem z tym, z Goździackim, mówiąc tak nie najładniej, zniszczyłem go na tym pierwszym łuku. No, nie wiem, czy pan kojarzy takie nazwisko przedwojennego lekkoatlety, a potem znanego trenera Witold Gieruto. No, niestety nie, ale to był ważna postać. To ważna było, postać i jak się zawody skończyły, jesteśmy pod natryskiem, a on mówi, a gdzie jest ten w tej czarnej koszulce, który tam biegł na tej pierwszej zmianie. Nie? Ja mówię, to jestem ja. To jeszcze zapytamy o pana przyjaźń, relacje ze Stefanem Studzik-Groszem. Jak pan poznał profesora i jak to wyglądało? Poznałem go w gimnazjum, bo on zaraz po wojnie był nauczycielem muzyki, śpiewu w Marii Magdalenie. Był niedługo, bo kiedy dyrektor mu nakazał odśpiewanie, przygotowanie chóru do
odśpiewania chyba międzynarodówki, Stefan odmówił i go wyrzucili. No i ja w chórze śpiewałem przez kilka lat. No a potem właśnie przez to, że zacząłem biegać, to już trudno mi było połączyć jedno z drugim. A pan śpiewał w chórze potem, tak? Pan? Tak, śpiewałem przez kilka lat i potem Stefan z kilku członków chóru utworzył taki zespół, on się nazywał Zespół z 8 Bąków. I myśmy śpiewali w takich audycjach radiowych pod wieczorek przy mikrofonie, w auli uniwersyteckiej. Czyli ta relacja pana była bliska? Bardzo. Ze Stefanem, tak. Byli się po imieniu wtedy, tak? Czy... Tak, tak. Potem nawet kiedyś zaprosił mnie z żoną do siebie, jak mieszkał na Mickiewicza. No, ze Stawczykiem też żeśmy się odwiedzali. Stawczyk, muszę powiedzieć, był niesamowicie wszechstronnie uzdolniony muzykalnie. Na któreś imieniny kupiliśmy mu gitarę. Zdobek ładnie grał na gitarze i nieprawdopodobnie gwizdał. Więc potrafił gwizdać koloraturowo, z takim... No, kiedyś wracamy, to już na koniec powiem, wracamy kiedyś z takiego opłatka w AZS-ie i ja mówię, Zdobek, opowiedz mi coś o twojej działalności w AK. No, nic. No powiedz coś. No, mówi, no mogę ci powiedzieć, że umniejszyłem trochę liczebność armii niemieckiej. I to było, to jest moim zdaniem charakterystyczne dla tych, którzy przeżyli takie epizody w swoim życiu. Mój ojciec również nic nie opowiadał o tym, co on tam przeżył, a był całą wojnę tam. Na tym froncie, gdzie ginęli ludzie masowo, prawda? Tak, tak. Już na marginesie dodam, że z tej wojny przywiózł Eisenkreuz, na który Jędrek ma chrapkę. On ciągle jeszcze wisi u nas, ale ten... Nie wiem, czy to mu dali, bo zasłużył, czy to mu dali, że walczył 6 lat, nie wiem. Ale od ojca nie dowiedziałem się praktycznie nigdy. Kiedyś właśnie go też tak namawiałem. Tata, no powiedz coś. On mówi, aha, bo mój ojciec był przy tych, po niemiecku to się nazywa Granatenwerfer. Te wyrzutnie, moździerze. Dali im zadanie, żeby się przedostać gdzieś tam na przednią część frontu, czy coś takiego, żeby tam odpalić te granaty. I oni mówią jeden do drugiego, po cholerę, my tam pójdziemy tego, gdzie tutaj tego wypieprzymy tu na boku, na łące. I się tego, no. Więc w ten sposób jakby niewykluczone, że też dowiózł siebie potem żywego do Polski, nie? Taki po prostu polski spryt, no. To jest memoriał Kusocińskiego. Sztafeta 4 razy 100 metrów. Memoriał Kusocińskiego w 1954 roku. I ja tutaj przekazuję pałeczkę Cyrylowi Adamskiemu. Który pan ma numer?
Jeden. Jeden. Jak się skończył ten bieg? Zajęliśmy drugie miejsce. Okej, a na kogo się skończył? To jest Akademickie Mistrzostwa Polski w Poznaniu. W 1952 roku zająłem trzecie miejsce. Wygrał Zdobysław Stawczyk. Tu jest z kolei zdjęcie z 1956 roku Akademickie Mistrzostwa Polski. Drugie miejsce w biegu na 100 metrów. A tu jest 55 rok, tu niewiele widać, tu jestem. 55 rok Mistrzostwa Akademickie Polski w Gdańsku. Pierwsze miejsce na 100 metrów.